wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje. Moje spojrzenie, każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność inwestycyjnego. Dzisiaj nie mamy żadnych czy gwiazdkowych wydarzeń, które mogłyby mieć większy impact na rynek. Jutro 16, 16.30, 20. Dane ze Stanów Zjednoczonych, CPI, jutro 8 rano z Wielkiej Brytanii. Tutaj sprzedaż domów na rynku wtórnym, zapasy ropy naftowej i protokół z posiedzenia FOMC. Także tutaj dość ważne informacje mogą się pojawić. I tak przechodzimy sobie już do wykresów, do tego, co nam pokazuje analiza techniczna, gdzie można ewentualnie złapać jakieś okazje na zagranie na rynku i co się tutaj może zadziać. Zaczynam od euro-dolara. Na euro-dolarze mówiliśmy o zasięgu dużej czerwonej korekty. Ten zasięg został osiągnięty. Widzimy lekkie nadbicie cieniem tutaj do tej strefy, o którym mówiłem, w okolice tam 1,09. No i reakcję podażową, także ta analiza jak najbardziej nam tutaj weszła ładnie z jednodniówki, natomiast jeżeli utrzymamy się, wybijemy tą korektę, następnym targetem dla mnie będzie 1,09377, 1,09600. To będą kolejne targety na euro dolarze, jeżeli pokonamy, tutaj wybijemy tą korektę i zamkniemy się nad 1,09010. To jest to interwał jednodniowy. Przechodząc sobie na bardziej lokalny interwał, na godzinówkę. Widzimy tutaj to, co o czym wczoraj rozmawialiśmy, możliwość zrobienia dwóch korekt. Dwie korekty, które nam się pojawiły w tych ruchach, mniejsza i większa. Pierwsza mniejsza no, do poziomu 1,08094, druga 1,07892. Obydwa zasięgi są potwierdzone przez mierzenia FIBO. Tutaj możemy dołożyć sobie jeszcze jedno mierzenie na euro-dolarze, które pokaże nam kolejne miejsce, które kolejne potwierdzenie na ten poziom, na zasięg tej mniejszej zielonej korekty. Widzimy, że 161 wypada nam na 1,08081. I to są poziomy, które ja będę dla siebie obserwował na euro-dolarze jako ewentualne miejsca wejścia w pozycję długą, zasięg tej mniejszej korekty i zagranie na odbicie. Wybicie tutaj tego poziomu, który mieliśmy wyznaczony wczoraj, no będzie takim sygnałem dla mnie, że możemy zobaczyć zejście trochę niżej i tę korektę wypełnić. Przechodzimy do funta, do dolara. Funt do dolara. Gdzie tutaj? Okej. Do dolara widzimy, że kontynuujemy ten ruch wzrostowy, niemniej jednak no tu na 127 ta reakcja się pojawia. 1,27, 368, tutaj stąd będę zagrywał pozycje krótkie. Pierwszy opór, który mamy, ale ten opór może zostać wybity, będzie to drugi test, retest. Można spróbować z wejściem na reakcję, jesteśmy na tym poziomie, niemniej jednak patrząc na to, co pokazują nam wolumeny na tym interwale jednogodzinowym, prawdopodobieństwo podbicia jeszcze tutaj do 161 istnieje. Widzimy, że ten wolumen podażowy nie jest aż tak duży. W dalszym ciągu jest zielono malejący, popytowy, także podbicie do 161 i tam korekta z 1,27366. I wówczas przetestowanie na pewno tutaj tych niższych rejonów. Na ten moment, jeżeli miałbym poszukać wsparcia, gdzie ewentualnie bym zagrywał pozycje długie, to zaraz tutaj sobie zmierzymy, usuniemy te mierzenia. To są poziomy, które będę próbował zagrywać pozycje krótkie. 1,27168, 1,27365, 1,27514 i 1,27668. Poziomy, które ja obserwuję dla siebie na zagranie pozycji
długiej, nie, krótkiej, przepraszam. Natomiast tutaj no, zrobiliśmy, byśmy musieli tutaj sobie pomierzyć ten zasięg korekty. I ta zielona strefa jest dla mnie taką strefą bardzo ważną. Pierwsze lokalne wsparcie jest nieco wyżej. Ona tutaj się znajduje na tej konsolidacji, także my jesteśmy praktycznie tutaj właśnie w 382. Ten poziom jest dla mnie ważny. Jeżeli byśmy tutaj schodzili, no to ja będę na pewno próbował zagrywać pozycję długą. Wybicie tego poziomu, to jest tutaj, będę szukał wejścia w tym rejonie na 1,26,758, 1,26,698. To są te poziomy, które w tej chwili przy głębszej wyprzedaży 1,26,269. Tutaj też bym spodziewał się jeszcze jakiegoś podbicia i zejścia, wówczas zrobienia tej korekty. Tutaj dwa mierzenia zewnętrzne nam mogą coś podpowiedzieć, co się może zadziać. Ten ruch, który tutaj mieliśmy, jeżeli sobie zmierzymy, 161 wypada na tej linii, i jeżeli sobie ten ostatni ruch korekcyjny, który mamy, potwierdzimy od tego szczytu do tego dołka, no to widzimy, że tworzy nam się taka strefa podażowa i te poziomy tutaj jak najbardziej są realne, że stąd ta reakcja podażowa się nastąpi. 1,2743, 1,2780. Okej, okay. I tutaj to zaznaczmy jako naszą strefę oporową. Dobrze, tu mamy strefę oporową i tego będziemy się tu trzymali. USD/PLN jako kolejny argument, który może nam potwierdzić tamte wzrosty. Tutaj jeszcze jedno zejście, no jak najbardziej może się pojawić. To jest to, co ja mówiłem, do 3,8955 wczoraj, i tego zejścia bym się spodziewał ze względu na to, że ten wolumen jest tutaj do poziomów 3,9, co by potwierdzało się z możliwością podbicia na eurodolarze i funcie do dolara. Kolejną rzeczą będzie DAX. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że więcej aktualizacji w tym tygodniu nie będzie rynku Forex ze względu na to, że wyjeżdżam. Będę wrzucał informacje odnośnie kryptowalut, będę wrzucał również na nasze forum jakieś setupy, jeżeli się tam będą pojawiać, będą się na pewno pojawiać. W miarę możliwości czasowych będę starał się to robić i udostępniać jakieś moje analizy i przemyślenia, jeżeli tam no, będą ku temu warunki. Niemniej jednak rynek Forex do końca tygodnia odpuszczam i tych aktualizacji nie będzie. 18.762 tutaj na jedną godzinówce to jest opór, który ja mam wyznaczony na DAX-ie. Z tego poziomu będę zagrywał pozycje krótkie. Widzimy, że cena tutaj reaguje, natomiast wyjście górą nad ten poziom, już tutaj może usuniemy trochę mierzeń, wyjście górą nad ten poziom będzie dla mnie sygnałem na to, że możemy iść wyżej, to znacznie wyżej, a nawet powrócić, czyli wybijemy ten szczyt tutaj, który mamy. W sumie to zrobimy. Ta linia jest dla mnie najważniejsza. Wybicie tego poziomu jest to wyjście tutaj na nowe szczyty i wówczas ta czerwona strefa.
Natomiast no, kluczowe w tej chwili jest 18.819. Jeżeli byśmy zobaczyli tą wyprzedaż niżej, no to kolejne miejsce, gdzie będę próbował wejść w longa, no to jest ten knot tutaj na EMie 200 18.660. I to będzie miejsce na pewno, gdzie będę próbował podłączyć się pod wzrosty, zagrać na reakcję. Przypominam, że również oczekujemy zrobienia zasięgu tej zielonej korekty, także tutaj te zejścia niżej są bardzo prawdopodobne. I teraz, gdybyśmy robili zasięg tej korekty, którą tutaj mamy zaznaczoną, uznajemy, że jest szczyt w tym momencie, także 161, 18.510 jako kolejny target. Który nam potwierdza zasięg tej korekty, jest to 161 US30. Również ten motyw korekcyjny, o którym wczoraj mówiliśmy, jest realizowany. Mamy wybicie tej struktury prowzrostowej. Znaleźliśmy się poniżej tych kolejny przystanek dla mnie na akcję to jest tutaj 593, miejsca na korektę jeszcze mamy. Tutaj też mieliśmy zaznaczoną tą zieloną korektę, która jest największą korektą w ruchu wzrostowym i warto sobie pomierzyć to ostatnie podbicie, które mamy. 161 wypada na 39 600, czyli jest to taki poziom lokalny wsparcia. Po drodze, jeżeli byśmy wypełniali tą korektę, tutaj byśmy wówczas przetestowali te szczyty. No i będę obserwował, co się będzie działo. To jest wielu nie jest powiedziane, że my zrobimy cały zasięg tej korekty. Jest to taki plan, jeżeli byśmy dojrzeli do tej korekty, na pewno miejsce pozycją. Jeszcze też warto do szczytu, który się nam pojawił i zobaczymy, czy pojawia się jakiś klaster piwo. Zobaczcie, 0,61 tutaj na tym poziomie i 191, a tutaj mamy 0,5 i 161. Także dwa mocne poziomy wsparcia, które tutaj mamy wyznaczone, prawdopodobnie utrzymają DAX-a w tym ruchu wzrostowym, czyli zrobienie dojścia tutaj i możliwe, że będziemy kontynuować wzrosty, gdybyśmy wybijali te poziomy wówczas 161, czyli 39 325 i zasięg korekty 39 229. Złoto również tutaj idzie w kierunku nowych szczytów, które cały czas wybijamy. Niemniej jednak te korekty będą się pojawiały i czy idziemy jeszcze wyżej, czy nie. Na ten moment uważam, że zobaczymy jakąś korektę. Tutaj jest plan na dwie korekty, tą mniejszą, którą tutaj mamy. Ona nas trzyma w ruchu wzrostowym i teraz ta zielona została wybita, czyli jest to dla mnie sygnał prowzrostowy. Natomiast tutaj widzimy, że zasięg tej korekty z największej z tego ruchu wzrostowego został zrealizowany. Także jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy tutaj kolejne podbicie w górę. I ta korekta, którą wczoraj pokazywałem, ona została zaliczona. Teraz, gdybyśmy kontynuowali wzrost, no to wiadomo, że pierwszy opór 2, 4, 4, 4, tak jak to ten szczyt tutaj mieliśmy. Natomiast jeszcze jeden poziom warto wyznaczyć tutaj jako 0,61 tego spadku. I jest to poziom 2,433, który jest oporem dla ceny. I tutaj na tym poziomie, jeżeli cena będzie podbijała, ja będę zagrywał pozycje krótkie. Natomiast kolejne targety, no to już tutaj same się rzucają w oczy. Jeżeli 61 zostanie wybite, to patrzymy w kierunku 2,476 i 2,461. Także te dwa poziomy jako kolejne targety prowzrostowe. Natomiast gdybyśmy wybili zasięg tej korekty, która tutaj jest, tej zielonej, ten 1 do 1, no to warto też dołożyć do tego ruchu mierzenia FIBO, które tutaj mamy, ten ostatni impuls, który nam się pojawił, wzrostowy.
No i mamy 0,61 nieco niżej na 2,400, także jest to też taki okrągły poziom, który tutaj właśnie szczytu pewno będę obserwował dla siebie jako ewentualne możliwość zagrania pozycji długiej. Zejście niżej również jest, tutaj mamy EM200 na 1 godzinówce. Jest to jakiś tam poziom wsparcia, ale poziom niżej mamy 2,390, 2,388 jako klaster FIBO 0,76. Reakcja na 61 podbicie i zejście tutaj, wypełnienie tego poziomu. Także to jest to, co ja będę obserwował na złocie. Jeszcze tutaj zaznaczę ten poziom 2,388 jako poziom wsparcia. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj chciałem pokazać, jest ropa i na ropie to, co się dzieje, te wzrosty są dokładnie do stref, które sobie powyznaczaliśmy, które mieliśmy, znajdujemy się na obecnie na korekcie. Tutaj mieliśmy wyznaczone do poziomu 80-270. Mówiłem, że tutaj możemy mieć nadbicie 127, niemniej jednak ta mocniejsza strefa dla mnie jest tutaj 81-229, 80-994. Ja z tych poziomów zagrywałem pozycje krótkie wczoraj, wchodziłem w longa, także no tutaj na ropie ciekawie się dzieje i uważam, że te poziomy zostaną zaatakowane i jak najbardziej one są realne, jeżeli chodzi o te wzrosty, które mamy. Wsparcie teraz, gdzie ewentualnie bym próbował podłączyć się pod jakąś kontynuację tego ruchu wzrostowego. No to zmierzmy sobie cały ruch, cały zasięg tego ruchu. 382 nas utrzymało. Ropa bardzo dobrze reaguje na 0,5. Także warto tutaj zwrócić uwagę na te poziomy. Przepraszam bardzo. Także warto zwrócić tutaj uwagę na te poziomy poniżej na 0,5, 0,61. Tutaj możemy dołożyć bardzo ważne wsparcie. Widzimy, jak cena nam tu reaguje na tym poziomie. Natomiast jeżeli dołożymy sobie tutaj to ostatnie podbicie, które mieliśmy do szczytu, pomiar tego podbicia, widzimy, że 161, 78, 494, 78, 284 są to poziomy, na które będę zwracał uwagę ze względu na mierzenia FIBO. 78, 744 po utracie wsparcia, na którym się znajdujemy, a jest on i mierzy 382 całego ruchu wzrostowego. Nie są to rekomendacje inwestycyjne. Odnośnie rynku Forex usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Ten tydzień jeszcze do końca tych aktualizacji nie będzie ze względu na mój wyjazd. Życzę wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Pamiętajcie, ważne dane, które się pojawią w tym tygodniu, żeby tutaj zabezpieczać swoje pozycje. Mamy też akcje. Firma Nvidia będzie swoje przychody ogłaszała, także będzie miało to i wpływ na rynki kryptowalutowe, jak i na giełdę. Jest to jedna z największych firm, która działa na giełdzie. Na środę mamy CPI z Wielkiej Brytanii, Stany Zjednoczone, zapasy ropy naftowej, protokół z posiedzenia FONG i zdeklarowani wstępni bezrobotni, PMI. Bardzo ciekawy tydzień się na rynkach. Mam nadzieję, że poradzicie sobie. Za tygodnia będę mniej aktywny. Niemniej jednak do aktualizacji powrócimy w przyszłym tygodniu rynku Forex. Życzę wszystkim udanego dnia, udanych tradingów. Zabezpieczajcie swoje pozycje i do usłyszenia. Cześć.